Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy przegląd niedzielny zacznę od pokazania nowego nabytku. Byłem po te rybki u Swebo w Szczecinie. Czy ja idę z pół godziny temu, że wcześniej. Proszę bardzo. Tu są trzy parki pielęgniczek kakadu. Rybki bardzo żywotne, już zaczynają się ładnie wybarwiać. A przede wszystkim zdrowe. Więc jeśli ktoś chce nabyć takie ładne rybki, to naprawdę polecam właśnie nabycie ich od Maćka, od Swebo. O tyle. I jeszcze też dostałem od Maćka przy okazji, jak byłem, tą roślinkę taką, którą Maciek długo szukał. Zaraz sobie ją tutaj posadzę, tutaj w mojej 840. A to tak to wygląda. A tutaj, na tym liściu, chyba będzie widać, albo imię, nie wiem. Właśnie wyciera się ten samczyk z tamtą samiczką, tą malezyjką, o tam, którą widać. O właśnie. Ta parka składek, to troszeczkę zużyły tej krew, nie wiem, może z 50 jest, może im zjadły, nie wiem. O, to jest ta parka właśnie. Ta samiczka z Malezji, ta tutaj i ten samczyk z Gryfic. Właśnie składają sobie ikrę. Nie zamierzam nic z tym robić. Zresztą jak z poprzednimi też. Bo nie mam miejsca na to ani ochoty nawet, to znaczy paletek. To właśnie tak to wygląda. Tak się prezentuje akwarium. Tutaj była podmiana. Rybki sobie wszystkie żyją, nic się złego nie dzieje. Roślinki rosną. Predator też tu wrócił, bo tak jak mówiłem, nie mam warunków, żeby nauczyć go. Ze względu na młode koi. To już rzejku było, ale i tak jeszcze jest ich dużo. Ale tu my też przynajmniej podmiankę. Jak zawsze deszczówką, także tutaj w tej chwili jest 100% deszczówki. Rybki czują się bardzo dobrze. A rośliny też korzystają z azotu zawartego w deszczówce. I tak jak widać, liść za liściem jest już tyle, że można by gąbki z nich zbijać. Niestety namnożył mi się ślimaków z lotosem, przeniosłem. No jest to ich plaga na razie. Nie wiem, czy coś wymyślić, żeby się ich pozbyć. Tak się prezentuje akwarium z altumami. A tak się prezentują te Pino i Paraiby. Rybki rosną w oczach. Rosną pięknie w oczach. A tutaj maluszki. No niestety trochę ubyło, bo matka w nich zasmakowała. Zanim się zorientowała, to wybiła przynajmniej tą trzecią. Ale ona nawet nie zjadała Franca jedna, tylko była do pyska, przeżywała i wyprowała fragmenty. Tak się wkurzyłem, że mało ją nie rozdeptałem. Samiec się normalnie, ona zabijała je. No, tu widzę pierwsze selekty. Ja nazywam wszy, widzicie, taka wsza mała płynie. Tam chyba drugi jest taki i tam trzeci. Ewidentnie odstają wielkością od pozostałych rybek. Tak jak kiedyś mówiłem, selekcję zacznę już po kilku dniach i już mówię, zauważyłem, może się mylę, ale jestem bardzo uczony na takie wszy, bo z tego nic nie urośnie. I takie wszy wybijam. Tak jak widać, Artemii jest full, rybki pływają w Artemii cały czas. To gwarantuje
dobre przyrosty i zdrowie rybkom. I to tyle. Te dostają rybą rozwielitkę, ci już dostały. Jeszcze raz dostaną przed wieczorem. To wszystkie dostają po trochę. A więc komary są i rozwielitki. I jeszcze raz polecam właśnie te pielęgniczki kokardu od Swego. Naprawdę warto je kupić. I to tyle. Serdecznie pozdrawiam i życzę miłego popołudnia.